Do prowadzenia ogródków piwnych na placu Marii Konopnickiej zachęcają przedsiębiorców władze Suwałk. Zgłosili się już nawet pierwsi chętni. Władze chcą, aby modernizowany właśnie plac tętnił życiem. Dlatego komunalne lokale wokół placu miasto wynajmuje głównie pod działalność gastronomiczną. Natomiast na placu przygotowywane są przyłącza energetyczne i wodociągowe, które pozwolą na rozstawienie ogródków. Mają one stanąć od strony ulicy Krótkiej. Łukasz Kurzyna, zastępca prezydenta Suwałk, liczy, że plac ożyje wzorem augustowskiego rynku Zygmunta Augusta. Na samym placu widzimy przestrzeń dla ogródków piwnych, takich typowych, jak chociażby funkcjonują w Augustowie na rynku. Mamy już pierwszych chętnych, którzy takie ogródki chcą uruchomić, także kończymy tutaj jakby przygotowywanie dla niej infrastruktury podziemnej, bo to konieczne jest oprócz jakby samej powierzchni, to oczywiście przyłącze elektryczne, przyłącze wodociągowe, więc to wszystko też jakby na tym placu za chwilę będzie. I od maja, tak jak zostanie jakby oddany plac do użytkowania, będą mogły tam być te ogródki rozstawiane. Jednocześnie Kurzyna przypomina, że samorząd od ubiegłego roku zachęca przedsiębiorców do prowadzenia ogródków piwnych. Miasto obniżyło stawki za zajęcie ulic pod tego typu działalność. Jak dodaje zastępca prezydenta, stawki są dużo niższe niż w Łomży i Białymstoku. Obniżyliśmy dosyć znacznie stawki za zajęcie właśnie ulic i czy chodników właściwie i placów pod tego typu ogródki. Teraz ta stawka jest dużo niższa niż w miastach okolicznych i chociażby w Łomży czy Białymstoku, gdzie tam te stawki są nawet 2-3-krotnie wyższe. Także my chcemy poprzez te niskie stawki premiować i zachęcać przedsiębiorców do wystawiania tych ogródków. W zeszłym roku latem już mieliśmy pierwsze jakby jaskółki i pierwsze sygnały właśnie, że to zaczyna działać, bo przypomnę, że na ulicy Chłodnej tamte ogródki się pojawiły w zeszłym roku po raz pierwszy w takiej dużej skali. We wcześniejszych latach nie było.